Cześć, z tej strony Edgar i zapraszam na kolejny odcinek Ciekawostek Historycznych. Kto jest na obrazach Matejki? Matejko słynie jako twórca obrazów historycznych, ale wcale nie malował na nich historycznych postaci. Ostrzegamy, nigdy nie spojrzycie na te dzieła tak samo. Jan Matejko nie był oczywiście w stanie namalować samych postaci historycznych, bo zwyczajnie nie mógł wiedzieć, jak wyglądały. Podobno też nie chciał takich malować. Miał uważać, że dla kompozycji tak samo ważne są studia nad ikonografią postaci historycznych, jak i praca z żywymi modelami. Tak miał według Izydora Jabłońskiego-Pawłowicza kontrować argumenty krytyków. Zestaw trzy portrety jednego z królów naszych i powiedz, który najwierniejszy. Trzymając się portretu w danej pozycji, byłbym skrępowany i musiałbym jak aktorów na scenie inwasujących się do widza robić ze szkodą rozmaitości puz, ruchów, kierunków, sytuacji wynikających, koniecznych. Czy podobny Zygmunt I na sarkofagu do portretu malowanego? Wiszącego nad kaplicą? Wreszcie mnie idzie o monumentalność postaci, o żywych głowach. Do każdego dzieła potrzebował zatem modeli. Kto z jego otoczenia mu pozował i do jakiego obrazu? A może niektóre osoby dały się uwiecznić na kilku malunkach? Zdobycie informacji na ten temat nie jest proste, bo za życia Matejki nie sporządzono takiej listy. To, co wiemy, jest efektem późniejszych prac. Spróbujmy bliżej się temu przyjrzeć. Koperników dwóch. W pierwszej połowie lat 70. XIX wieku Jan Matejko namalował obraz przedstawiający naszego słynnego astronoma Mikołaja Kopernika. Od tamtego momentu nie wyobrażamy go sobie inaczej. Ale ten Kopernik jak malowany nosi rysy kogoś zupełnie innego. Otóż pewien znajomy Matejki zadedykował mu swoją książkę Filozofia natury. Pojawia się w niej taki oto cytat. Czas rozbudzić ducha Koperników i Śniadeckich. Czas wyrwać myśl z ogólnego odrętwienia. Czyżby właśnie dzięki temu malarz wpadł na pomysł, by autora publikacji uwiecznić jako Kopernika? Twarz niepospolita? Długie włosy? Skąd my to znamy? Matejko nie dość, że przeczytał dzieło z zainteresowaniem, to jeszcze na okładce naszkicował krajobraz z zamkiem, a także pagórkowaty widoczek z topolą na pierwszym planie. Od autora książki otrzymał też zdjęcia, na podstawie których wykonał nawet szkic portretu. Ujawnimy wreszcie to tajemnicze nazwisko. Chodzi tutaj o mieszkającego wtedy w Warszawie doktora Henryka Lévitou. To jego fotografie posłużyły Matejce do namalowania Mikołaja Kopernika. Co interesujące, Lévitou prawdopodobnie nie był jedynym pierwowzorem astronoma. Drugim mógł być zamieszkujący u Matejków Antoni Serafiński, który zresztą pozostawił pewną wskazówkę. Otóż w listopadzie 1872 roku napisał on list do swoich rodziców. I w tymże liście zawarł słowa. Trudno mi było odmówić uroczystemu wezwaniu wuja Matejki, któremu przez dzisiaj i jutro i jeszcze później pozować musiałem i pozuję do mistrza sztuki gwiaździarskiej. Z rodziną najlepiej wychodzi się na obrazie. Na wielu obrazach Jana Matejki ujrzymy członków jego rodziny. Zresztą nasz wybitny artysta portretował również samego siebie. Najsłynniejszym dowodem na to jest oczywiście stańczyk na balu u królowej Bony wobec straconego Smoleńska. W jakiej roli mistrz obsadził zaś swoją żonę, Teodorę z Giebutowskich? Oczywiście królewskiej. Agnieszka Janczyk przypomina. Do królowej Bony portretował własną małżonkę, której bardzo ładna i śniadawa twarz miała istotnie typ włoski. Matejko uwiecznił ją jako Barbarę Radziwiłłówną na obrazie Zygmunt August z Barbarą na dworze radziwiłłowskim w Wilnie oraz jako żonę Zygmunta Starego na hołdzie pruskim. Teodorę widzimy jako Bonę również na obrazie Zawieszenie dzwonu Zygmunta na wieży katedry w Krakowie w 1522 roku. Skąd to wiemy? Od siostrzenicy żony malarza, która wspominała, że do Bony pozowała nieco sama ciotka Teodora. Na obu obrazach odnajdziemy także teściową artysty, Paulinę z Sikorski-Giełutowską, jako księżnę Annę Mazowiecką, hołd pruski, oraz matronę, Zawieszenie dzwonu Zygmunta. Wszystkie dzieci nasze są. Także dzieci Matejki występowały na jego obrazach w różnych rolach. Malarz miał dwie córki, ciemnowłosą Helenę, starszą, oraz jasnowłosą Beatę. Na hołdzie pruskim Helenę widzimy jako Zofię,
córkę Anny Mazowieckiej, a na zawieszeniu dzwonu Zygmunta występuje ona jako Izabela Jagiellonka, przyszła żona króla Węgier Jana Zapoli. Z kolei Beata na pierwszym z dzieł to Jadwiga Jagiellonka, zaś na drugim mała dziewczynka w niebieskiej sukience. Na obu obrazach odnajdziemy również synów Jana Matejki, Tadeusza oraz Jerzego. Na hołdzie pruskim Tadeusz znajdzie się dość blisko Albrechta Hohenzollerna. Jest jego paziem i trzyma mu hełm. Również paziem, tyle że z psami, jest na obrazie pokazującym zawieszenie najsłynniejszego polskiego dzwonu. Natomiast Jerzy na pierwszym z omawianych obrazów jest małym ciemnowłosym chłopcem. Przy zawieszeniu dzwonu trafił zdecydowanie lepiej. Występuje w roli samego Zygmunta Augusta. Krewni i znajomi na hołdzie pruskim. Na przedstawienie wszystkich postaci na hołdzie pruskim Matejce dość szybko zabrakłoby członków nawet szeroko pojętej rodziny. Zaczęła się więc rekrutacja, którą prowadził jego sekretarz Marian Gorzkowski. Po Wielkiej Nocy następuje malowanie hołdu pruskiego, do którego to obrazu różne zapraszałem osoby do pozowania. I tak na tym monumentalnym malunku znaleźli się m.in. zaprzyjaźnieni z Matejką krakowscy artyści, uznany już wtedy Izydor Jabłoński-Pawłowicz jako kupiec Seweryn Bertman oraz początkujący uczniowie mistrza Konstanty Mańkowski jako paś z książęcym płaszczem w rękach oraz Tadeusz Popiel, zapewne jako Andrzej Tęczyński. Na obrazie nie brakuje też przedstawicieli świata nauki. I tak Tarnowski zagrał Tarnowskiego, ponieważ do postaci hetmana wielkiego koronnego Jana Tarnowskiego pozował hrabia Stanisław Tarnowski, profesor literatury polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z kolei jego przyjaciel i znany historyk Józef Szujski wcielił się w kasztelana gnieźnieńskiego Piotra Opalińskiego. Równie licznie na hołdzie pruskim reprezentowane jest duchowieństwo. Zygmunt Stary ma rysy księdza Wincentego Smoczyńskiego. Z kolei biskupowi Piotrowi Tomickiemu twarzy użyczył ksiądz Ignacy Polkowski. Był on dyrektorem archiwum katedralnego, a także kanonikiem kapituły katedralnej oraz podkustoszem katedry. Zresztą, jako model robił wtedy furorę. W roku 1883 pozował innemu artyście, Saturninowi Świeżyńskiemu. Natomiast biskup warmiński Maurycy Feber to sportretowany ksiądz Edward Serchseń, radca kurii metropolitalnej w Krakowie oraz wieloletni proboszcz kościoła świętego Józefa w Podgórzu. Krzyżackie klimaty. W kontekście niektórych przedstawionych postaci informacje, którymi dysponujemy, są sprzeczne ze sobą. Otóż Agnieszka Jańczyk podaje, że do postaci Albrechta Hohenzollerna pozował Matejce pochodzący z rodziny herbu Odrowąż Felix Szukiewicz, który walczył w Powstaniu Styczniowym. Tymczasem Józef Augustynowicz w swoich wspomnieniach w roli tej obsadza kogoś zupełnie innego. Jak pisze, był to hrabia Janusz Tyszkiewicz, o którym ponoć wiadomo było, że w młodości, mieszkając w Krakowie, pozował malarzowi Janowi Matejce do postaci księcia Albrechta Hohenzollerna w obrazie hołd pruski. Skoro zaś jesteśmy przy krzyżakach, powinniśmy napisać choć kilka słów o innym słynnym obrazie Jana Matejki, czyli Bitwie pod Grunwaldem. Wprawdzie źródła na temat pozujących do tego dzieła modeli są dosyć skąpe, ale pewne rzeczy udało się ustalić. Zapewne Matejko nie potrzebowałby modela przy malowaniu Władysława Jagieły, gdyż nie jest on centralnym bohaterem obrazu. Jako książę Witold został uwieczniony ksiądz Adam Sapiecha. Jego portret Matejko namalował w roku 1875. W przypadku Wielkiego Mistrza mamy dwóch prawdopodobnych kandydatów. Są to dwaj hrabiowie, Stanisław Michałowski lub Tadeusz Gruchoński. Również dwie osoby są podejrzewane o to, że zostały przedstawione jako Jan Żiszka. Mógł to być Władysław Cielecki herbu Zaręba lub brat Matejki Edmund. Generalnie hrabiów znajdziemy na obrazie więcej. I tak Jan Zamojski to krzyżacki najemnik znajdujący się obok słynnego husyckiego wodza. Antoni Potocki z Rymanowa to książę szczeciński Kazimierz, zaś Edward Raczyński z Rogalina jest wojownikiem z chustą na głowie, trzymającym berdysz. Cóż, patrząc na obrazy mistrza, nie będziecie już w stanie zobaczyć przedstawionych na nich postaci. A przynajmniej nie tylko i wyłącznie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym materiale.